O, wiecie jak to smakuje? Jakbyście wzięli puste akwarium i polizali ściankę od wewnątrz. Służyły mi godnie, były ze mną w kilku krajach, na niezliczonych sesjach treningowych i niezliczonych godzinach pracy w korpo, więc swoje przeszły. No i co, pojedziemy też do zamku w Osace. No i pochodzimy sobie trochę po mieście. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dzisiaj może padać, więc możliwe, że ten odcinek będzie jeszcze krótszy niż wczorajszy, który trwał, nie wiem, 4,5 minuty. No ale co zrobić? Nic nie zrobię. Z Tokio może pojedziemy do Hakone i będzie fajnie. Z Hakone miejscówka jest z Neon Genesis Evangelion. Lokacje, które były nagrane w tym anime, pochodzą prosto z Hakone, więc mam nadzieję, że trochę ich znajdę. Przyszedłem 500 metrów i się okazało, że nie wziąłem kamery, więc wróciłem się do domu, znaczy do hotelu. No i pomyślałem, kurde, po chuj w ogóle ja chcę iść z buta, skoro mogę sobie wziąć rowerek. No i takim właśnie bicyklem będziemy sobie dzisiaj zapindalać po Osace. I fajnie. Wczoraj jak jeździłem tym rowerem, to normalnie uśmiech nie schodził mi z twarzy. Jedno z lepszych doświadczeń w ogóle w Japonii, jaki miałem. Nie wiem czemu, ale po prostu mega zajawka. Myślę, że dlatego, że dużo widziałem rzeczy naraz, ale jazda pod prąd na ulicy w nocy dosyć hardkorowa. No i co? Jedziemy po słuchawki. Elo! Dobra, już sobie wspomniałem, dlaczego nie jeżdżę tym rowerem, a mianowicie strasznie boli dupsko. To nie jest żaden eufemizm, tylko no serio, no popatrzcie tylko, jakie jest chujowe siodełko. Strasznie boli dupa. Przyjechaliśmy do galerii. Nawet fajnie to wygląda, ale Osaka mi się nie podoba za bardzo. Przynajmniej te slumsy, w których ja jestem. Przynajmniej te slumsy, w których ja jestem, no nie wyglądają i nie pachną zachęcająco. Dużo jest meneli. Wczoraj widziałem najstraszniejszego żula w życiu. Miał twarz jakby krzyczał i białego gluta z nosa. I po prostu tylko tak siedział i bardzo to było straszne dla mnie. Muszę znaleźć Big Camera i po prostu kupić sobie słuchaweczki, bo bez słuchawek lipa tak sobie chodzić i zwiedzać. Także stay tuned, byki. Dobra, teraz pokażę wam moje śniadańsko, które jem tutaj często dosyć. Śniadanie jemy w Family Marcie. Taka trochę żabka. Tak, witaminki, bo trzeba być ogarniętym. Buła z wieprzowinką i kulka ryżowa z chickenem. No i spoko. Kosztowało to mnie, nie wiem, 12 zł, 18 zł, coś takiego. No i fajnie jest wtedy, ale mam krzywy nos. Udało mi się wygrać jedną rundę z jakimś hardkorowym playerem z Japonii, także jest gites. Tego się nie zapomina. Dobra, spierdalam stąd. Idę stąd, bo to trochę takie smutne. Siedzą goście po 40 lat o 12 w piątek. Zamiast być w robocie, to napierdalają w gierki. No w sumie ja robię to samo. No ale wiecie, o co mi chodzi. Poległem. Nie udało mi się znaleźć tego Big Camera. Jest tutaj chyba z 20 centrów handlowych. Centralnie same centra handlowe. Nie chcę mi się gdzieś łazić za jakimiś głupimi słuchawkami w sumie. Tracić czas. Myślałem, że tu przyjadę i kupię, ale nie, poległem niestety. Jadę odwieźć ten rower i idę zobaczyć jakieś ładne rzeczy w tej Osace. Zjeść coś fajnego i później sobie zrobimy recenzję rzeczy z żabki.
Dobra, wróciłem. Jeździłem pół godziny po tym mieście, bo mapy Google mnie zawiodły i coś słabo mi chodziły, więc jeździłem, robiłem jakieś chore kółka pod górkę. Nie było to fajne. No i parę słów o Osace. Ogólnie nie podoba mi się to miasto za bardzo. Jest bardziej takie industrialne, chamskie, bardziej takie miejskie, taki urban hell trochę. No ma fajne rzeczy do zaoferowania na pewno, ale dużo bardziej podobało mi się Tokio i trochę bardziej Kyoto. Także numer jeden to jest Tokio, dwa to jest Kyoto, a trzy to jest Osaka. Jak na razie dużo jest żuli, dużo jest jakichś bezdomnych. Nie wygląda to miasto za ładnie też, poza niektórymi parkami. No to nie jara mnie to. No jest już brudniej, jest, na ulicach jest delikatny syf. Jest porównywalny trochę z Polską, ale no, jeśli przyjechałeś tutaj z Tokio albo z Kyoto, no to bardzo się to rzuca w oczy. No i nic, jadę zobaczyć jakieś teraz atrakcje i wracam do hotelu, bo jestem trochę zmęczony. Beskitu, ale to było dziwne doświadczenie. Siedziałem sobie w takim półokręgu, na środku ziomki robili sushi. No i wybierasz sobie z karteczki co chcesz i zapisujesz. Najwięcej czasu mi pochłonęło pisanie kanji. Także, ale zajebiste, no w życiu nie jadłem takiego dobrego sushi, nie? Mega to było dobre. Niektóre te faktury tych ryb były takie twarde jak gąbka trochę, takie porowate. Widzę, że tutaj melanże się kręcą, bo śpiewają ziomki i walą alko. Fajny, lubię taki klimat. Tak swojsko jest tutaj trochę. Dobra, mam tutaj różne słodycze i niesłodycze japońskie. No i będziemy sobie testować i będę wam mówić, co jest dobre, co warto zjeść, czego nie warto. I zobaczymy, czy to będzie dobre, czy niedobre. W Family Mart teraz widzę, że jest promocja Jujutsu Kaisen. Zajebiście, lubię te anime i mangę. Gojo, Gojo, czajcie Gojo. No to dobra, to testujemy se teraz. Dobra, pierwszy rzut będzie ciepła bułka curry ser. Wygląda ona tak. Zobaczymy, czy to dobre. Bardzo dobre. Ale ja lubię curry w każdej odmianie, więc wiedziałem, że mi to będzie smakować. Daję 5 na 5. Sorry ziomy, skończyła mi się bateria w aparacie. No i teraz tak, piwko. Bo ja nie jedę, bo ja nie jestem święty. Lecę dalej przez to życie, chociaż piję sobie browarki. Suntory. Kojarzę firmę, bo jak jeszcze chlałem, to lubiłem japońskie whisky i oni robią całkiem dobrą łychę japońską. Nie pijesz półtora roku, więc zostało mi tylko bezalkoholowe.
Piwo jak piwo, zajebiste, bardzo dobre. Piję dużo bezalkoholowego piwska. No i to jest w takie w górnej półce, bym powiedział. Dobra, jedziemy dalej, bo mam ostatnią baterię. Teraz sobie stestujemy bitę. To chyba jest proszę albo dziękuję. Chyba proszę po niemiecku. Ogólnie Japończycy często robią tak, że dają jakieś nazwy z dupy. Dzisiaj widziałem na przykład pizzerkę o nazwie Pizza Sand, Pizza Piasek i chuj. Także tak to wygląda. A już niektóre rzeczy otworzyłem, bo nie mogę się powstrzymać. Bardzo dużo tutaj takich produktów spożywczych jest w dużych opakowaniach. I wszystko jest pakowane indywidualnie. Japończycy mają jebla w ogóle z pakowaniem wszystko w plastik. Nawet indywidualne patyczki do uszu są zapakowane oddzielnie. No i proszę, to są takie czekoladki. To są takie czekoladki zarąbiste, były do kawy. Trochę mają taki korzenny smak. W środku taką masę kakaową, zarąbiste, bardzo dobre. Nie piję kawy, ale jakbym pił, to bym sobie sprowadzał takie ciacha. Daję 4 na 5, bo trochę zamulają. Soyjoy, bo jestem soyboy. I to jest o smaku owoców i sera. Jak tutaj możecie sobie zauważyć. Dziwne połączenie, ale ja lubię takie dziwne rzeczy. Więc sobie spróbujemy. I co? Soyjoy. Chyba to jest pieczone. To jest jak takie trochę ciastko. Zobaczymy, jak smakuje ser z owocami. Bleh. No smakuje tak, jakbyście się mogli spodziewać, czyli ser z owocami w takim ciastku. Nawet dobre, ale nie kupiłbym tego jeszcze raz. Soyjoy, ulubiony baton dla symbojów. Jak ktoś chce mieć dużo estrogenu i żeby mu rosły cyce, to polecam Soyjoy dla Soyboy. Soyjoy, 2 na 5 dostaje. Takie średnie to było. Suszona ośmiornica. Nie lubię za bardzo ośmiornicy. Nie lubię jej tekstury i smaku też w sumie nie lubię. Ale nie może być za dużo wygody w życiu. Ja jestem zdania, że trzeba próbować rzeczy, nawet których się nie lubi. No może nas zaskoczą czymś. Czujcie, jak pachnie jedzenie dla rybek? No to właśnie jest to, nie? Nie wierzę, że to ludzie kupują, bo to lubią, nie? Kurde. Macie takie linki jakby. Gumowate. W sumie nie ma to jakiegoś smaku. O, wiecie, jak to smakuje? Jakbyście wzięli puste akwarium i polizali ściankę od wewnątrz. Wydaje mi się, że tak to by smakowało. Suszona ośmiornica 1 na 5. Masakra, ale gówno. Dalej żuję ośmiornicę. No i tak jak mówiłem, wszystko jest pakowane indywidualnie. Są to chyba jakieś takie rurki z kremem. Lubię rurki z kremem. Moja ciocia robi najlepsze rurki z kremem, jakie jadłem. Pozdrawiam, ciociu Grażyno. Rurki z kremem najlepsze były od ciebie. Dałem za to chyba 100 jenów, także 3 zł za taką dużą paczkę. I tak to wygląda. To są takie... No wiecie, jak wyglądają rurki z kremem, nie? Bleh. Masakra. Plastikowe jedzenie, nie? Sam cukier. W 80 gramach mamy 56 gramów cukru. Masakra. Niedobre. Strasznie niedobre. 0 na 5 daje. To jest nawet gorsze niż ośmiornica. Dobra, zjedzmy sobie teraz coś dobrego. Czekoladki mam takie. Melty Kiss się nazywają. Ogólnie próbowałem już tutaj paru czekoladek. Są takie czekoladki Gana i czekoladki Dars. I są mega dobre. Jedne z lepszych czekolad, jakie jadłem. Są bardzo takie kremowe.
Wiadomo, czekolada nie jest za zdrowa, ale raz jak zjem, to mi się nic nie stanie chyba. Ale już czuję po tych rurkach, że już utyłem 2 kilo. I oczywiście każda musi być zapakowana oddzielnie, no bo jesteśmy w Japonii. Mógłbym zjeść tych czekoladek chyba z kilogram, nie? Takie są dobre. Mega dobre. 5 na 5 daje. Zajebiste. Mega dobre. Mamy tutaj jedzenie blackface. Tak właśnie się czuję, jak się najaram za mocno. Staram się nie jarać, ale ostatnio szedłem w sklepie z takimi analogami THC. Odwracam się i gość mi dał bucha. Łaziłem sobie zjarany po Japonii. Fajnie było. Takie miałem przygminy, że co ja w ogóle robię w tym kraju, gdzie ja jestem i w ogóle nie. Fajnie, fajnie było. Dobra, co to jest? To są takie czekoladki. Nie wiem, czy to widać, ale w środku jest taki jakby dżem. Nie wiem, co to jest w środku, ale bardzo dobre. Daję 4 na 5 albo 3,5 na 5. Dobra, jedziemy dalej z czekoladowymi produktami. Myślałem, że to będzie jak brownie, ale takie ciasto jest tylko na górze. A na dole to jest taka masa kakaowa. Trochę to smakuje, wiecie jak co? Jak to. Jak to bite. Także daję tą samą cenę, nie wiem co tam daję. 4 na 5. 4 na 5 daję. Ciężkie to jest wyzwanie, ale jedziemy dalej. Zostały nam dwa produkty. Takie coś. W 30 gramach mamy 25 gramów cukru, więc wiecie, że to będzie dobre. Ale fajnie to wygląda. Mamy jakieś znaczki tutaj, kanji. Czy jak to się tam nazywa? Fajne, więcej. Powinni więcej pisać czekoladą na produktach. Bardzo mi się to podoba. Nie wiem czemu, chyba mój autyzm wewnętrzny się odzywa. No i mamy tutaj takie małpki. Zarąbiste. Bardzo fajne. Czajcie, takie płatki kiedyś były, jaśki. Jest różnica trochę konsystencji. Lubię coś takiego. Tylko nie lubię, jak na przykład gryzę coś miękkiego i mam jakąś chrząstkę. Uuu, nie, to jest najgorsze uczucie, jakie może być ever, nie? No nawet spoko to było. 4 na 5 daję. Chipsy, chipsy, chipsy i batony. To są chipsy o smaku masła z miodem. Nawet fajnie pachnie. No i co? Chips, jaki jest, każdy widzi. Dziwne, ale czuję, że to są takie chipsy coś jak ocet z solą, że im więcej jesz, tym są lepsze. Ogólnie spoko były te produkty, oprócz tego gówna. O, to było najgorsze, co jadłem. Najgorszy słodycz, jaki jadłem chyba, bez kitu. Chamskie to było. To jest w ogóle obraza dla rurek z kremem. No ale dałem za to 100 jenów za taką pakę, więc czego ja się spodziewałem w ogóle, że to będzie dobre. No i co? Najlepsze z tego wszystkiego to kurde chyba było to piwko zero, chipsy i czekolada. Nie wiem, słodyczy prawie w ogóle. Także dzisiaj będę z tej ilości cukru chyba podskakiwał na łóżku. No i co? I tyle. Elo. Do jutra, ziomki.